W dzisiejszym odcinku chciałem się podzielić taką bardzo fajną zasadą, której nauczyłem się pracując w dużej korporacji. I tak naprawdę ja pracowałem w swoim życiu w Polsce, w Niemczech, we Francji, w Hiszpanii, również w wielu krajach w krótszych okresach. I widziałem, że tacy naprawdę zawodowi menadżerowie stosowali zasadę 100% zaufania. Tak jak właśnie dzisiaj odcinek. Polega ona na tym, że jeżeli mamy osobę, która zarządza i osobę, która pracuje, tą osobę, która pracuje, obdarza się 100% zaufaniem. I de facto ta osoba jest odpowiedzialna za to, żeby to zaufanie utrzymać. Ona nie ma od początku czegoś takiego, że jej nie ufamy i ona musi budować to zaufanie powolutku, jakieś tam potknięcia, różne rzeczy i dopiero za rok ewentualnie ten zarządzający będzie ufał tej osobie, tylko od razu się obdarza 100% zaufaniem i ta osoba ma utrzymać to zaufanie. Wtedy tak naprawdę motywacja tej osoby również jest na bardzo wysokim poziomie, bo mówi, okej, ktoś mi zaufał, to ja muszę teraz wykonać wszystko, żeby to zaufanie utrzymało się na tym wysokim poziomie. Polecam wszystkim, którzy zarządzają firmami dużymi, mniejszymi, żeby wypróbować tego typu metodę, bo tak naprawdę tu dwie osoby są zadowolone. I ten, który zarządza, i ten, który tak naprawdę z nami pracuje. Więc 100% zaufania, myślę, w długim terminie przyniesie dużo lepsze wyniki niż to, że nie dajecie zaufania i ktoś musi po prostu budować systematycznie. Polecam spróbować. Mogę podać tutaj taki jeden tip. Jeżeli dajemy już 100% zaufania, to tak naprawdę na pewno zdarzą się pewne potknięcia. Więc wtedy, jak jest potknięcie, to trzeba powiedzieć, ok, w tym momencie jest dana żółta kartka, obserwujemy, rozmawiamy, co się wydarzyło, wyciągamy z tego wnioski i jedziemy jakby dalej. I na tym to polega, że tak naprawdę ta osoba sama się stara, żeby już drugi raz ta żółta kartka się nie zdarzyła, bo jak wiemy w sporcie, dwie żółte kartki, jest później czerwona. Więc taki wniosek, dajcie 100% zaufanie, ale później obserwujcie, patrzcie, jeżeli zdarzają się żółte kartki, dobrze by było, żeby się nie powtórzyła druga. Dajcie znać w komentarzach, czy już stosujecie tą metodę 100% zaufania w swoich firmach, organizacjach. Jestem bardzo ciekawy, czy wielu przedsiębiorców, którzy to oglądają, właśnie tego typu metodę stosują. Wszystkiego dobrego. Oczywiście zachęcam Was również do tego, żebyście subskrybowali kanał, nacisnęli dzwoneczek, bo wtedy dostaniecie informację o tym, że pojawił się nowy film. Wszystkiego dobrego.